Rzeczpospolita obojga narodów była państwem potężnym, jednym z najsilniejszych w Europie. Jednak nigdy nie stała się mocarstwem kolonialnym. Nasi przodkowie rzadko kiedy interesowali się zamorskimi krainami. Polskie galeony nie pływały po oceanach. A polscy odkrywcy, jeśli byli, to służyli z reguły obcym władcom. Czy to oznacza, że nigdy nie marzyliśmy o podboju Nowego Świata? Nie. Wielu marzyło i chciało to robić. Co więcej, pod biało-czerwonym sztandarem. Czy Polska kiedykolwiek posiadała kolonie? Formalnie i ściśle rzecz biorąc nie, jednak Wielka Rzeczpospolita u szczytu swojej potęgi posiadała terytoria, których zależność od metropolii miała luźniejszy charakter, na przykład Prusy Książęce, czy Księstwo Kurlandii i Semigalii. No i właśnie w semigalskiej Mitawie, na dworze polskiego lennika księcia Jakuba Kettlera, powstały plany stworzenia kolonialnego imperium. Księstwo Kurlandii i Semigalii powstało za panowania ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta na gruzach ziem zakonu kawalerów mieczowych północnej inflanckiej części dawnego potężnego państwa krzyżackiego. Władztwo niemieckich krzyżowców po zdruzgotaniu państwa krzyżackiego i zajęciu Malborka przez polskich królów uległo szybkiemu rozkładowi. Szarpane przez Moskali, Szwedów, Duńczyków czy w końcu Litwinów oddało się w opiekę królów polskich. Zniemczona szlachta inflancka jak ognia bała się Iwana Groźnego i jego bojaru, a jednocześnie marzyła o przywilejach i wolnościach, jakimi od wieków cieszyli się szlachetni urodzeni w Polsce czy na Litwie. Było więc zupełnie zrozumiałe, że zdecydowali oddać się pod władzę Krakowa i Wilna. W swych rachubach nie zawiedli się, bo król Stefan Batory i jego następcy dzielnie bronili ich przed zakusami Moskali czy Szwedów. Historia polskiego kolonializmu zaczyna się wraz z objęciem władzy książęcej w Kurlandii przez młodego, ale bardzo ambitnego arystokraty Jakuba Kettlera, wnuka założyciela tej inflanckiej dynastii. Jakub swe lata młodości spędził w krajach Europy Zachodniej. Mieszkał m.in. w Niemczech i Holandii. Odwiedził Anglię, Francję. Z bliska miał okazję przyjrzeć się, jak rodzą się te kolonialne potęgi i zapewne zamarzył, żeby pójść tą samą drogą. Szczególną inspiracją dla młodego Jakuba była Holandia. Niewielkie terytorialne państwo właśnie rozpoczęło wspaniały marsz w kierunku kolonialnej chwały. Mówiąc krótko, młody książę postanowił, że malutka Kurlandia stanie się drugą Holandią właśnie. Po objęciu władzy w księstwie książę energicznie zabrał się do urzeczywistniania swoich planów. Już wkrótce w portach Windawy i Lipawy powstały nowoczesne stocznie, które w zamysłach dworu miały sprawić, że lennik króla polskiego stanie się największym w Europie producentem statków morskich. Ale to był dopiero początek. W roku 1637 z portu w Windawie, dziś zwanym po łotewsku Ventspils, wyruszyła ekspedycja, która obrała kurs na zachód, aż na Wyspy Karaibskie. Jej celem była wyspa Tobago, formalnie należąca do Wielkiej Brytanii, ale de facto bezludna i niezagospodarowana. To miał być pierwszy krok do stworzenia kurlandzkiego, a co za tym idzie pośrednio, polskiego imperium kolonialnego. Już wkrótce okazało się, że marzenia księcia Jakuba były piekielnie trudne do urzeczywistnienia. Do Tobago wysłano jeszcze dwie kolejne ekspedycje, ale nadal kolonia nie rozwijała się w szybkim tempie. Dlatego Kettler postanowił stworzyć kolejną kolonię, tym razem w Afryce, która zasilałaby karaibską wyspę w surowce, zapasy i co najważniejsze niewolników, którzy mogliby pracować na polach trzciny cukrowej na Tobago. Wybór padł na niewielką wyspę u ujścia rzeki Gambia w Afryce, zwaną Wyspą Świętego Andrzeja. Tu znajdowały schronienie kurlandzkie galery, tu można było remontować statki i wyprawiać niewolników za ocean, do Nowego Świata. Kulminacja nastąpiła w 1654 roku, gdy flagowy okręt Das Wappen der Herzogin von Kurland, na pokładzie którego było 80 żołnierzy i 120 kolonistów, wraz z rodzinami wpłynął do Tobago. Już na miejscu rozpoczęto budowę umocnionego fortu Jakubus oraz Kasimirstadt, miasta nazwanego tak na cześć pana lennego księcia kurlandzkiego króla Jana Kazimierza. Tak powstała Nowa Kurlandia, pierwsza kolonia Rzeczypospolitej. Wydawało się, że budowa imperium ruszy teraz z kopyta. Na przeszkodzie stanęła jednak wojna. Nie w tropikach, tylko wojna polsko-szwedzka, czyli popularny potop. Już w 1655 roku wojska szwedzkie zajęły terytorium Kurlandii, a 3 lata później książę Jakub trafił do szwedzkiej niewoli. Do spraw związanych z umacnianiem kolonii gdzieś w świecie nikt już w Polsce nie miał głowy. No i jak to zwykle bywa, życie nie znosi próżni i ostatecznie Gambia i Tobago trafiły w ręce Anglików i Holendrów.
I choć Kurlandczycy upominali się o faktyczne przywrócenie ich praw aż do rozbiorów Polski, to w praktyce kolonialne dzieje Rzeczypospolitej zakończyły się zanim na dobre się rozpoczęły. Wiek XIX to dla nas okres zaborów, ale dla państw Europy to czas najbardziej spektakularnego rozwoju kolonialnych potęg na świecie. Polska oczywiście uczestniczy, w tym wyścigu nie uczestniczy. Rzeczpospolitej nie ma przecież na mapie Europy. Czy jednak nikt nie myśli o polskich koloniach? Okazuje się, że są tacy, którzy myślą. W grudniu 1882 roku port we francuskim Hawrze opuścił statek Łucja Małgorzata, na pokładzie którego była grupa Polaków, w tym wielki marzyciel Stefan Scholz Rogoziński. Były oficer carskiej marynarki wojennej, pozyskał w Królestwie Polskim fundusze i sfinansował wielką wyprawę badawczą, której celem był afrykański Kamerun. Po dotarciu do Zatoki Gwinejskiej udało mu się dokonać zakupu niewielkiej wysepki Mondylach. Polski odrywca poświęcił na ten cel, jak pisał, czarny tużurek, cylinder i 3 skrzynki rumu. Wyspa stała się bazą wypadową do badania wybrzeża Kamerunu, który w planach pana Stefana miał się stać właśnie polską kolonią. Oczywiście było to niemożliwe już 2 lata później. Badane przez Polaków terytoria stały się celem ekspansji Anglików i Niemców. Scholz Rogoziński, chociaż sam pochodził z niemieckiej rodziny osiadłej w Kaliczu, nie chciał słyszeć o przekazaniu zbadanych przez siebie terenów Niemcom. Trafiły one ostatecznie w 1884 roku w ręce Imperium Królowej Wiktorii. Kolejny rozdział polskich marzeń o kolonialnej potędze przypada na czasy II Rzeczypospolitej. Wtedy to plany te w efekcie odzyskania przez Polaków niepodległego państwa zaczynają przybierać nieco bardziej realne kształty. Obywatele odrodzonego państwa powszechnie uznają, że posiadanie zamorskich terytoriów to kwestia narodowej dumy i prestiżu. W dodatku jest jasne, że oznacza to również oczywiste korzyści gospodarcze, możliwość pozyskania cennych surowców, a z drugiej strony rynków zbytu dla płodów rolniczych i wytworów polskiego przemysłu. W odpowiedzi na liczne apele prasy w roku 1924 powstaje Liga Morska i Rzeczna, przekształcona wkrótce w Ligę Morską i Kolonialną. A jej ówczesny prezes, generał Gustaw Orlicz Drescher, formułuje program, w którym stawia organizacji nowe zadania. Najważniejsze zadania to pozyskanie terenów celem zapewnienia narodowi polskiemu nieskrępowanej ekspansji ludzkiej i gospodarczej oraz do koncentracji wychodźstwa polskiego na obczyźnie i podtrzymywania jego spójni z krajem ojczystym. Pod koniec lat 30. XX wieku organizacja stanie się ciałem masowym skupiającym około 1 miliona członków. Była to wielka siła korzystająca z rządowych funduszy, zrzeszająca sympatyków obozu sanacyjnego i kierowana przez bliskiego współpracownika marszałka Piłsudskiego. Oczywiście kolonialne potęgi już wcześniej podzieliły światowy tort imperialny i dla Polaków nie pozostało praktycznie żadnych smakowitych kąsków, ale to nie zrażało działaczy. Żądanie kolonii stało się powszechne i zdecydowanie podnoszone. W 1934 roku Liga zakupiła znaczny fragment terytorium brazylijskiego stanu Parana, gdzie już wcześniej mieszkało wielu polskich emigrantów. Zbudowano tam od podstaw nowe osiedle Morską Wolę, gdzie mieli przebywać polscy osadnicy. Rozwój kolonii w panice zablokowały brazylijskie władze federalne, które obawiały się powstania polskiej enklawy na swoim terytorium. Podobny projekt powstał w afrykańskiej Liberii, która była jedynym niepodległym krajem w Afryce. Rozwój polskich plantacji na Czarnym Lądzie storpedowali z kolei Amerykanie, którzy sami mieli chętkę na liberyjskie kolonie. Ostatecznie rozwój polskich kolonii zatrzymał brutalnie wrzesień 1939 roku. Okazało się, że młode polskie państwo nie było w stanie utrzymać własnej niepodległości, a co dopiero marzyć o koloniach. Po II wojnie światowej kolonie odeszły do przeszłości. Mieszkańcy dawnych terytoriów zależnych stworzyli własne państwa, mniej lub bardziej trwałe i stabilne. Dziś nikt nie myśli o polskich koloniach, a może jednak nadal ktoś nad Wisłą czy Odrą snuje takie marzenia. Ja nazywam się Marek Skalski, to jest kanał z historią na ty. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i już dziś zapraszam na premierę kolejnego filmu, gdzie opowiem o polskich piratach.